W poprzednim filmie wyprowadziliśmy sobie ogólny wzór na wyznacznik macierzy dowolnego wymiaru. No i to jest ten wzór, który nam wyszedł w tym filmie. Wzór na wyznacznik macierzy n na n. Gdzie n jest wymiarem macierzy i może być dowolną liczbą naturalną. W tym filmie zobaczymy, jak ten wzór wygląda dla małych nów. Dla, konkretnie dla n równego 2 i n równego 3. Czyli obliczymy sobie wyznacznik macierzy 2 na 2 i 3 na 3. Znajdziemy sobie ogólne wzory na te wyznaczniki konkretnie. No To zacznijmy od, od macierzy 2x2, 2. No bo już wiemy skądinąd, jak ten wzór na wyznacznik powinien wyglądać. To Zobaczmy, czy to się zgadza z, z tym, co nam tutaj wyszło. No i zgodnie z konwencją, którą przyjąłem w poprzednim filmie, to tutaj numerujemy górnym indeksem, numerujemy wiersze macierzy. To są dwa wiersze, jeden, dwa. a dolnym indeksem numerujemy kolumny. Czyli tutaj teraz oba te elementy macierzowe mają ten dolny numerek 2, czyli to są elementy macierzy 2 na 2 ponumerowane zgodnie z tą konwencją. Teraz. Tutaj mamy sumę po wszystkich permutacjach. Po wszystkich permutacjach SN. No to tutaj musimy wiedzieć, ile jest permutacji zbioru dwuelementowego S2. Ja może wypiszę wszystkie te permutacje zgodnie z taką notacją, jakiej używałem w jednym z poprzednich filmów, gdzie więcej mówiłem o permutacjach. Czyli mamy permutację zbioru dwuelementowego. No to takich permutacji jest dwa silnia, czyli są dwie. I jedna permutacja to jest taka, która niczego nie zmienia. Czyli jedynkę przeprowadza na jedynkę, dwójkę przeprowadza na dwójkę. A druga permutacja to jest taka, która zamienia je miejscami. Czyli jedynkę przeprowadza na dwójkę, a dwójkę na jedynkę. No i to są wszystkie te permutacje. No i teraz widać, że ta permutacja, która... Niczego nie rusza. Identycznościowa to jest permutacja, której znak jest plus jeden, czyli to jest dodatnia permutacja, a ta permutacja, która jest po prostu jednym przestawieniem, jedną taką transpozycją, no to z definicji jest permutacją, która ma znak ujemny. Ta jest parzysta, ta jest nieparzysta. Jak ktoś nie wie, o czym mówię, to zachęcam do obejrzenia tego wcześniejszego filmu o permutacjach i o tym, co to jest parzystość permutacji. No i teraz możemy zastosować wzór na wyznacznik, który mamy tutaj wypisany. Czyli wyznacznik tej macierzy to jest suma po wszystkich permutacjach. Permutacje są dwie, czyli będą dwa składniki. No to weźmy, może oznaczmy sobie tutaj kolorami. Czyli weźmy ten składnik odpowiada, odpowiadający tej permutacji. No to on będzie tutaj wchodził do naszej sumy z plusem, bo znak permutacji tutaj jest plus. No i mamy elementy z pierwszej kolumny, z drugiej kolumny. No i te górne indeksy są takie same, dlatego że to jest taka permutacja, która jedynce przyporządkowuje jedynkę, dwójce dwójkę. Czyli to jest pierwszy składnik tej sumy we wzorze na wyznacznik. No i teraz drugi składnik, który odpowiada tej permutacji. Ten jest z minusem, bo, tu mieliśmy, bo ta permutacja jest nieparzysta. I mamy a1, a2, element z pierwszej kolumny, z drugiej kolumny. Ale teraz bierzemy element z pierwszej kolumny, ale drugiego wiersza. No, bo tutaj ma być taki numer, który, na, na który ta permutacja przeprowadza ten dolny indeks. A tutaj będzie A1, 2. Czyli to jest tak. To jest iloczyn tych dwóch elementów. To jest ten pierwszy składnik. I on jest z plusem. A z minusem mamy iloczyn tych dwóch elementów. No i to jest dokładnie to, co w jednym z poprzednich filmów nam wyszło. Przy okazji, jak odwracaliśmy macierz 2 na 2 i co nazwaliśmy wtedy wyznacznikiem macierzy 2x2? To jest dokładnie ten sam wzór. Widzimy, że on się tutaj odtwarza w tym abstrakcyjnym wzorze, gdzie jest suma po wszystkich permutacjach i tak dalej. No dobra, no to teraz zobaczmy, jak to wygląda dla macierzy 3x3. Dla macierzy 3x3 również ponumerujemy sobie tak samo te elementy macierzowe, czyli mamy a11, a21, a31. Pierwsza kolumna, druga kolumna. Ten dolny indeks będzie wszędzie taki sam, będzie równy 2, a ten górny będzie się zmieniał, czyli tu będzie 3, 2, i ostatnia kolumna A1, 3, A2, 3, A3, 3. Dobrze. Teraz permutacje. Tutaj mamy S3, czyli zbiór permutacji zbioru 3-elementowego. No to 3 silnia to jest 6, czyli tych permutacji będzie 6, czyli tutaj muszę wypisać 6 permutacji. No to oczywiście będzie permutacja, która jest identycznością, która niczego nie zmienia. Później będą, i to jest oczywiście permutacja, która jest parzysta. Później będą jakieś inne permutacje, no to ja na razie wypiszę. Te trzy permutacje, i będziemy tutaj za chwilę uzupełniać. Nie trzy, tylko sześć, tak? Wszystkich sześć permutacji ma być. I wypisuję to tak, bo chcę je od razu pogrupować, żeby mieć te parzyste i nieparzyste. Jasne jest z naszej wiadomości o permutacjach, że tych parzystych i nieparzystych musi być tyle samo, czyli będziemy mieli trzy parzyste i trzy nieparzyste. No, permutacje nieparzyste, no to są na przykład te, które są właśnie pojedynczymi przestawieniami, pojedynczymi transpozycjami. No to weźmy takie pojedyncze transpozycje. Powiedzmy, że pierwsza transpozycja to jest taka, która nie rusza jedynki i te nieparzyste wypiszę jako trzy ostatnie, czyli jedynki nie rusza, czyli zamienia trójkę z dwójką. Trójka na dwójkę, dwójka na trójkę. Tutaj będzie ta permutacja, która nie rusza dwójki, czyli zamienia. Jedynkę z trójką, dwójki nie rusza. A tu będzie ta permutacja, która zamienia dwójkę z jedynką, a nie rusza trójki. No i to są te nieparzyste permutacje. One wszystkie mają znak minus. No i brakuje nam jeszcze tych dwóch permutacji, które nie są pojedynczymi tra takimi transpozycjami i które są dodatnie. No i jak w tym filmie o, o permutacjach pokazywałem, wtedy rozłożyliśmy taką permutację, która ruszała wszystkie trzy elementy, przedstawi się jako złożenie dwóch transpozycji. Więc wiemy, że taka permutacja, która, która miesza trzy elementy, żadnego nie pozostawia niezmienionego, jest złożeniem dwóch transpozycji. No i to jest na przykład taka permutacja, że jedynka przechodzi na dwójkę, dwójka na trójkę, a trójka na jedynkę. No wiadomo, że ta permutacja jest dodatnia. Jest jeszcze jedna taka permutacja. No to jeżeli już zrobiliśmy, że jedynka na dwójkę przechodzi, no to teraz musimy wziąć coś innego, czyli jedynka musi przechodzić na trójkę. No dwójka wtedy przejdzie na jedynkę. Bo gdyby dwójka przeszła na trójkę, no nie może przejść, bo trójka już jest zajęta, a dwójka też nie może przejść na dwójkę, bo wtedy by dwójka była nie ruszana. Czyli jak jedynka przejdzie na trójkę, to tutaj, żeby ta permutacja ruszała wszystkie elementy, no to dwójka musi przejść na jedynkę, no a wtedy trójka musi przejść na dwójkę. No i w ten sposób już wypisaliśmy wszystkie możliwe permutacje. Jest ich sześć, wszystkie są różne. I ta też jest złożeniem dwóch transpozycji, co łatwo sprawdzić, czyli też. Jest parzysta, bo jest złożeniem parzystej liczby transpozycji. Te są pojedynczymi transpozycjami, czyli są nieparzyste. No i jak mamy już teraz wszystkie permutacje, to możemy napisać wzór na wyznacznik macierzy A. Czyli wyznacznik macierzy A będzie równy. I teraz permutacji jest 6, więc będziemy mieli sumę 6 składników. I będziemy po prostu dla, po kolei dla wszystkich tych permutacji, może wezmę inny kolor, wypisywać te. Odpowiednie składniki. Teraz, jaki składnik opowiada tej pierwszej permutacji? Znak permutacji jest plus, czyli mamy plus i iloczyn macierzowy z trzech elementów macierzowych należących do różnych kolumn, dlatego te dolne indeksy się nie powtarzają, i różnych wierszy. W tym wypadku ta permutacja to jest taka, która niczego nie zmienia, czyli kolumny, czyli numery kolumn i numery wierszy będą takie same. Nie zobaczmy, które to są elementy tutaj macierzowe w naszej macierzy. No i to są te trzy elementy, które są na diagonali. Czyli tej permutacji odpowiada iloczyn elementów diagonalnych. Dobrze, jedźmy dalej. Następnie mamy tę permutację. Znowu mamy plus. No takie tutaj zapisałem, żeby najpierw były te trzy z plusem, potem te trzy z minusem. Tutaj te dolne indeksy, numery kolumn zawsze są uporządkowane, a zmienia się numeracja tych górnych indeksów. I tutaj musimy po prostu przepisać ten dolny wiersz, czyli będzie. 2, 3, 1. No i zobaczmy, które to są elementy macierzowe. To jest element A2, 1, 3, 2, 1, 3. Czyli to jest teraz iloczyn tych dwóch i jeszcze tego elementu. Dobrze, tutaj może sobie zróbmy coś takiego, że będziemy sobie rysować taką kratkę, żeby zapamiętać, które to były elementy macierzowe. Czyli to był ten prawy górny i te tutaj dwa pod diagonalą. Tutaj mieliśmy. Tutaj mieliśmy te trzy na diagonali elementy macierzowe. Tak to symbolicznie zapiszę. No i teraz mamy tutaj trzecią i ostatnią dodatnią permutację, czyli znowu będzie plus. A1, A2, A3, a u góry te indeksy są pomieszane. 3, 1, 2, bo taka tu jest ta permutacja. No i zobaczmy, które to są elementy. To jest element A3, 1, czyli to jest ten. Oraz te dwa. Czyli tutaj sobie narysujemy taką, tak, takie coś, że tutaj mamy ten lewy dolny i tutaj te dwa nad elementy. No i teraz przed czas na te nieparzyste permutacje. No to mamy tę pierwszą nieparzystą, czyli będzie minus, tu będzie z minusem i mamy Element A1, A2, A3. No i przypisujemy ten dolny wiersz jak zwykle, tak? Czyli mamy 1, 3, 2. No i tutaj nam się zacznie zamazywać trochę ten rysunek. Dlatego, dlatego robię tutaj te ściągawki, takie, żeby później łatwiej było zidentyfikować o co chodzi. No bo które to są elementy? To jest element A1, 1 i T2. OK, 2, 3, 3, 2, dobrze, czyli to jest, żeby to się tu mieściło, czyli to jest w, w tej konwencji element lewy, lewy, górny, i tutaj te dwa poniżej diagonali z prawej strony, Ponieważ, że poniżej tej antydiagonali, tej przekątnej, która jest z drugą stroną. No i dalej jedziemy. Potem mamy ten element, tę permutację, czyli mamy znowu minus, po nas nie Tutaj mamy A1, A2, A3. No i u góry mamy numerki 3, 2, 1. Gdzie to jest w naszej macierzy? To jest tutaj A2, 2, A3, 1, A1, 3. Czyli to jest tak właśnie ta, ta druga przekątna. Czyli tutaj mamy tę drugą przekątną. I wreszcie ostatnia permutacja, czyli ostatni składnik naszej sumy, ten jest z minusem bo to jest permutacja nieparzysta A1, A2 A3 no a tutaj mamy 2, 1, 3 czyli tu mamy element A3, 3 oraz T2 no okropnie tu za was grałem dlatego żeby było lepiej widać to zrobiłem sobie te Pomocnicze rysuneczki tutaj. Czyli mieliśmy tutaj ten element prawy dolny i tutaj nad tą przekątną te dwa elementy tutaj u góry. No właśnie, czyli to jest iloczyn elementów na przekątnej z plusem. Następnie dwa pod przekątną i ten dopełniający w prawym górnym rogu. Dwa nad przekątną i ten dopełniający w lewym dolnym rogu. I to są te z plusem. Tutaj mamy te elementy z minusem. Akurat można i było w innej kolejności napisać, ale tak nam tutaj wyszło, że mamy, element, że mamy iloczyn elementów tych na tej drugiej przekątnej oraz elementów dwóch pod, pod tą przekątną i ten dopełniający w lewym górnym rogu i dwa elementy nad przekątną i ten dopełniający w prawym dolnym rogu. No i ten wzór nazywa się czasami wzorem Sarrusa. I niektórzy, żeby uprosić sobie jego zapamiętanie, to stosują taki trik, że tutaj dopisują jeszcze, jeszcze raz pierwszą kolumnę macierzy więc ja też to zrobię i drugą kolumnę macierzy bo można pamiętać właśnie te układy, które tutaj sobie narysowaliśmy, które są z plusem, które z minusem albo zrobić to w ten sposób i wtedy z plusem są takie trzy, że iloczyn tych trzech jest z plusem, tych na diagonali. Iloczyn tych trzech Czyli tych dwóch uzupełnionych o ten jeszcze jeden, i iloczyn takich trzech jest z plusem. Czyli to są trzy takie z plusem iloczyny, natomiast z minusem to są te iloczyny, które mamy na skos w drugą stronę, czyli te trzy na tej drugiej przekątnej, następnie te 3 i wreszcie te trzy. Łatwo sprawdzić, że. To są dokładnie te 3, które są tutaj na dole, a te z plusem to są dokładnie te 3 tutaj napisane u góry. No dobrze, no to zróbmy sobie przykład. Obliczmy sobie jakąś, kon wyznaczmy konkretnej macierzy 3x3, 3, żeby to przećwiczyć. Powiedzmy, że mamy macierz taką. Że tutaj mamy 1, 2, 4, 2, minus 1, 3, 4, 0, minus 1. No, i wiemy, że teraz będziemy mieli iloczyny elementów macierzowych należących do różnych kolumn i różnych wierszy, i to wszystkie możliwości, na jakie da się takie iloczyny uzyskać, tutaj wypiszemy. Tylko, że nie wiadomo, które są z plusem, które z minusem. No i ta, ta reguła, którą tutaj poznaliśmy przed chwilą, pomaga nam to zapamiętać. Może sobie o tym zobaczmy ją. Więc ja zwykle po prostu pamiętam te układy, które są z plusem, które z minusem, ale można też to robić dopisując tutaj tę kolumnę, więc może ja to tak zrobię. Mimo, że zwykle tego tak nie robią, ale teraz mogę tak zrobić. No i teraz tak. Która była z plusem? No, z plusem była ta iloczyn tych trzech. Czyli napiszmy, wyznacznik macierzy A. To się równa. No i tutaj mamy iloczyn tych trzech. 1 razy minus 1 razy minus 1. To jest 1. Znak jest plus. Następnie mamy iloczyn tych kolejnych. Czyli tych. Ja bym to pamiętał jako 2, 3 razy 4, uzupełniony o ten element. No i tutaj mamy 2 razy 3 razy 4, to jest 6 razy 4, to jest 24. Tutaj mamy z plusem. No i dalej mamy... Już nie, nie będę pilnował dokładnie tych samych kolorów, bo to jest troszkę strata czasu i to jest trudno je śledzić dokładnie. 4 razy 2 razy 0, czyli dodać 0. No inaczej moglibyśmy pamiętać to jako 4, 2, 0 i to jest akurat ten ten układ, który mam tutaj jako drugi. No dobrze, no to to były te z plusem, a teraz wypiszemy sobie te z minusem, czyli odjąć, no i mamy ten iloczyn tych na drugiej przekątnej elementów, 4 razy 4 razy minus 1 to będzie minus 16, no ale żeby podkreślić, że tu jest minus przed wszystkim, to napiszę minus razy minus 16, Dalej mamy iloczyn tych trzech elementów, czyli 0 razy 3 uzupełnione o tę jedynkę w lewym górnym rogu. Znowu z minusem, no ale tutaj mamy 0, czyli to będzie minus 0, do ostatecznej sumy nic to nie wniesie. No i potem mamy iloczyn tych trzech elementów, czyli 2 razy 2 razy minus 1, czyli minus 2 razy 2 to jest 4 razy minus 1, minus 4, czyli minus minus 4. No dobrze, czyli... Ostatecznie ten wyznacznik będzie równy ile? No, tych dodatnich mamy plus 25, tych ujemnych mamy minus minus 16, to jest plus 16 i plus 4, czyli jeszcze plus 20, no to jest razem plus 45. Tyle jest równy wyznacznik takiej macierzy. No więc widzimy, że istnieje łatwy sposób zapamiętania, jak liczyć wyznacznik macierzy 3 na 3 Wiadomo, że będzie. Sześć składników w tej sumie. Każdy składnik będzie iloczynem trzech elementów macierzowych należących do różnych kolumn i różnych wierszy. No i reguła Sarrusa nam pomaga m, tak zapamiętać. To jest taka technika mnemotechniczna, które iloczyny są z plusem, które są z minusem.